Witam Państwa, Dariusz Matecki. Bardzo krótkim słowem wstępu. Za chwilę obejrzycie fragmenty filmu Ludobójstwo z 2016 roku w reżyserii Arkadiusza Olszewskiego. Te fragmenty przedstawiają bardzo ważny fragment naszych dziejów, ostatnie kilkadziesiąt lat. Niestety dzieci obecnie w szkołach, czy to w gimnazjum, czy to w podstawówce, czy to w liceum, bardzo często nie dochodzą do tego okresu, nie dochodzą do XX, XXI wieku i tak naprawdę nie mają pojęcia, co się stało w 89 roku, co się stało w roku 80, co się stało w roku 70. Ten film pokazuje to, pokazuje również, co się stało w czasie II wojny światowej, co się stało na Wołyniu, co się stało z żołnierzami wyklętymi. Całość filmu znajdziecie pod tym linkiem. A dlaczego wam to pokazuję? Dlaczego zaraz obejrzycie tutaj te fragmenty na moim kanale? Arkadiusz Olszewski tworzy kolejne filmy historyczne. Filmy te są tłumaczone na inne języki i pokazują historię naszej ojczyzny z naszego punktu widzenia, bez zakłamań historycznych. Arek rozpoczął zbiórkę na Patronite. Zachęcam was do wpłat, zobaczcie te fragmenty i sami zdecydujcie, czy warto wspomóc tego genialnego polskiego twórcę. Życie robotników pod rządami władzy ludowej pogarszało się z dnia na dzień. Podnoszone normy pracy, brak podwyżek wynagrodzenia czy nieregularne zaopatrzenie sklepów spowodowały wystąpienie poznańskich robotników. Podczas czerwcowych międzynarodowych targów załoga Cegielskiego wyszła na ulicę. Zdobyto broń, opanowano więzienie i próbowano zdobyć siedzibę Urzędu Bezpieczeństwa. Sowieccy dowódcy Ludowego Wojska Polskiego, Rokossowski i Popławski, skierowali do zbuntowanego miasta czołgi. Walki trwały przez 3 dni. Jedną z ofiar był 13-letni uczeń szkoły podstawowej Romek Strzałkowski. Wykorzystując sukces na arenie międzynarodowej, jakim było podpisanie układu o normalizacji stosunków z RFN, 12 grudnia rząd oficjalnie ogłosił przygotowywane od dawna podwyżki cen żywności. Robotnicy Wybrzeża wyszli na ulicę, doszło do starć z milicją i SB. Podpalono gdański Reichstag, czyli budynek Komitetu Wojewódzkiego. W Gdyni do idących do pracy stoczniowców wojsko otworzyło ogień. Jednego z zabitych tłum niósł na drzwiach aż do centrum miasta, ulicę Świętojańską. Janek Wiśniewski, a właściwie Zbyszek Kotlewski, stał się symbolem Czarnego Czwartku. Ofiary grzebano po nocach na cmentarzach, a rodziny represjonowane były jeszcze przez kilka lat. Tragiczne wydarzenia rozegrały się też w Szczecinie i Elblągu. Żaden z decydentów z MO, SB, wojska czy PZPR nie poniósł kary. Zaciągnięte na zachodzie kredyty załagodziły sytuację w kraju tylko na krótki okres. Kolejna podwyżka cen żywności z czerwca 76 roku doprowadziła do ponownych wystąpień robotników w całym kraju. Ekipa Gierka nie zdecydowała się jednak na użycie broni palnej. Do starć doszło m.in. w Ursusie, Płocku i Radomiu, który zapłacił za to najwyższe ceny. Aresztowani robotnicy katowani byli w ramach tzw. ścieżek zdrowia przez zomowców i milicjantów. W wyniku pobicia przez SB zmarł ksiądz Roman Kotnicz, wspierający demonstrantów. Czerwiec 76 zapoczątkował współpracę opozycji inteligenckiej z robotnikami. Wieczorem 16 października 1978 roku nad placem Świętego Piotra uniósł się biały dym. Z dalekiego kraju przybył pielgrzym, który odmienił losy świata. Niech stąpi duch Twój. Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. W trzecim dniu strajku w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina władze zgodziły się na podwyżkę w wysokości 1500 zł. Komitet zakończył strajk, co z nieukrywaną dumą ogłosił Lech Wałęsa. Los strajkujących małych zakładów byłby przesądzony, gdyby nie działania dwóch bohaterek. Anny Walentynowicz i Aliny Pienkowskiej zatrzymały opuszczających stocznię robotników i proklamowały strajk solidarnościowy.
W nocy z 12 na 13 grudnia wyłączono telefony w całym kraju. Radio i telewizja przestały nadawać zaplanowane programy, a do tysięcy drzwi dobijały się grupy zomowców i esbeków. O godzinie 6 rano nadano przemówienie generała Jaruzelskiego. Rozpoczęła się wojna polsko-jaruzelska. Wrona zaatakowała Orła. Przez każdy zakład pracy, przez wiele polskich domów przebiegają linie bolesnych podziałów. Atmosfera niekończących się konfliktów, nieporozumień, nienawiści. Po przełamaniu przez czołgi płotu na teren okupowanej kopalni wkroczyły oddziały ZOMO. Atak ten został przez górników odparty. Do akcji skierowano wówczas pluton specjalny ZOMO, uzbrojony wyłącznie w pistolety maszynowe. W wyniku otwarcia ognia 9 górników zginęło, a ponad 20 zostało rannych. Większość ran świadczy o fakcie strzelania w plecy i głowy strajkujących. Strzelano, by zabić. Wrocław należał do najsilniejszych bastionów Solidarności. To tutaj po wprowadzeniu stanu wojennego narodziła się Solidarność Walcząca ze związanym z biuletynem dolnośląskim doktorem Kornelem Morawieckim. Solidarność Walcząca nie zgadzała się na żadne kompromisy i ugody z komunistami, a rozmowy w Magdalence i obrady Okrągłego Stołu uznała za zdradę. Kornel Morawiecki w 2015 roku został marszałkiem seniorem w Sejmie, gdzie w ławach poselskich nie zasiadali już spadkobiercy PZPR-u. Służba Bezpieczeństwa zaciekle zwalczała księży angażujących się czynnie w wspieranie opozycji. Ksiądz Jerzy, kapelan Solidarności, znany ze swych patriotycznych kazań, wielokrotnie szykanowany i zastraszany, nigdy nie zrezygnował ze swojej służby Bogu i ojczyźnie. Porwany i torturowany przez oficerów SB, jeszcze żywy został związany i wrzucony do Wisły. Upadek gospodarczy PRL doprowadził władze komunistyczne do podjęcia decyzji o podzieleniu się rządami z opozycją. Od września 1988 roku w ośrodku MSW w Magdalence przy suto zastawionych stołach sprzedano marzenia milionów Polaków o pełnej wolności. Podczas trwania obrad Okrągłego Stołu i spotkań w Magdalence bezpieka zamordowała księdza Stefana Niedzielaka, żołnierza AK i WiN, inicjatora wzniesienia Krzyża Katyńskiego na Powązkach. Sprawców nie wykryto. Skrytobójcze mordy trwały dalej. Ksiądz Stanisław Suchowolec, kapelan białostockiego KPN-u i Solidarności, poniósł śmierć w konsekwencji podpalenia plebanii przez tzw. nieznanych sprawców. Po odbyciu kary więzienia za próbę obalenia siłą ustroju PRL, schorowany ksiądz Sylwester Zych wyszedł na wolność. Zwłoki księdza znaleziono na dworcu PKS w Krynicy Morskiej. Nosiły ślady licznych obrażeń. Przez 8 lat pełniący funkcję rzecznika prasowego rządu Jerzy Urban organizował cotygodniowe konferencje, w których uczestniczyli zachodni dziennikarze. Do dnia dzisiejszego nie zaprzestał antychrześcijańskich i antypolskich wypowiedzi. Pierwsza próba rozliczenia zbrodniarzy komunistycznych i agentów bezpieki podjęta przez rząd Jana Olszewskiego i ministra Antoniego Macierewicza została zablokowana w wyniku przegłosowania wotum nieufności podczas tzw. nocy teczek. Wynik głosowania był przesądzony, bowiem na spotkaniu z prezydentem Wałęsą panowie Tusk, Mazowiecki, Moczulski i Pawlak dokładnie policzyli głosy. Ostatnie przemówienie premiera Olszewskiego jest symbolem wielkiego patriotyzmu, honoru i troski o ojczyznę. 10 kwietnia 2010 roku przypadała 70. rocznica zbrodni katyńskiej. Rządowy samolot Tu-154M w godzinach porannych wystartował z warszawskiego lotniska. Na pokładzie byli prezydent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką, ostatni prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, przedstawiciele rodzin katyńskich i organizacji kombatanckich, dowódcy sił zbrojnych, parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy państwowi. O godzinie 8.41 czasu polskiego kontakt z samolotem się urwał. W smoleńską ziemię znów wsiąknęła polska krew.
Omawiany okres to tylko mały wycinek naszej tysiącletniej historii. Momenty chwały przeplatały się z chwilami upadku. Rozbicie dzielnicowe, wojny XVII wieku, zabory nie złamały polskiego ducha. I jesienią 1918 roku wybuchła Polska. 20 lat niepodległości zrodzonej w krwawej wojnie z bolszewikami, wojnie z Ukraińcami, walkach Ślązaków i Wielkopolan z Niemcami, podstępnego ataku Czechów i walkach z Litwinami stworzyło pokolenie niezłomnych Kolumbów. Apokalipsa II wojny światowej, okraszona zdradą sojuszników, mimo milionów ofiar, eliminacji elit, nieoszacowanych zniszczeń i utraty połowy terytorium, nie zniszczyła ducha wolności. Komunistyczni namiestnicy próbowali wymazać naszą chwalebną przeszłość i poprzez walkę z Bogiem ukształtować nowego człowieka. Zdrada w Magdalence pozwoliła czerwonym bandytom uniknąć kary. Pobierając wysokie emerytury, śmiali się w oczy robotnikom i opozycjonistom podczas nieskończenie przedłużających się procesów. To, co pokolenia odbudowały ze zniszczeń wojennych, pseudopolskie rządy wyprzedały za bezcen obcemu kapitałowi. Czerwoną gwiazdę zastąpiły gwiazdy unijne. Polskie prawo podporządkowano prawu pisanemu przez eurokratów brukselskich. Tajemnicze samobójstwa, haniebne ustawy czy prześladowania młodych patriotów, zamykanych bezprawnie w aresztach i określanych faszystami przez obce polskojęzyczne media, były dalszym ciągiem walki z polskością. Jak pisał Zbigniew Herbert, oblężenie trwa długo, wrogowie muszą się zmieniać, nic ich nie łączy poza pragnieniem naszej zagłady. Jednak kolejny raz okazało się, że nie ma takiej siły, która by mogła zniszczyć marzenia o wolności. W podręcznikach szkolnych nadal brakuje prawdziwej historii, więc młode pokolenie poznawało bohaterów z kibicowskich opraw czy utworów muzycznych. Mimo szykan, policyjnych prowokacji, ataków lewackich bojówek i medialnej nagonki, między innymi określającej hasło ojców naszych, Bóg, honor, ojczyzna jako agresywne, z roku na rok powiększało się grono uczestników Marszu Niepodległości. Naród znów upomniał się o wartości, za które walczyły minione pokolenia. Polskiej duszy silnej wiarą przodków i wielkiej historii nie da się zniewolić. Pokazywanie tego filmu swoim dzieciom, pomimo tego, że jest brutalny, bo nasza historia jest brutalna i inaczej się tego przedstawiać nie da. Proszę Was również o wsparcie Arka. Linki do Patronite'a pokazywały Wam się w czasie tego filmu. Link znajdziecie również w opisie mojego filmu. Uważam, że polskich twórców należy i trzeba wspierać. I do tego kolejny raz Was zachęcam. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, Darek Matecki.